to w miarę zwarta grupa, tutaj żaden z koni nie stracił. Widzę, że tutaj Polem przesuwa się Forever Cool do przodu i także dwójka Vendetta Team i Forever Cool, czyli 2-3. Tam jest również Biopsy Isabeli. No, dawno nie było tak udanego startu kłusaków, bo przeważnie te konie się tutaj szybko rozciągały na prostej. Ostatni tutaj kłusuje Buzyrys, ale tam mamy chyba już jednego galopiarza i na razie Etoile de Crane i Vendetta Team. Te dwie klacze prowadzą. W czołówce także jest Forever Cool, jest tam Carly Light, no przy wewnętrznej jest Buzyrys. Długi dystans, nikt tutaj specjalnie nie pędzi. Powiedziałbym, że tempo jest bardzo, bardzo wolne, a prowadzi Vendetta Team. Tutaj przy wewnętrznej Diopsy Isabeli mają do celownika jeszcze no troszeczkę więcej niż 1800 metrów i ładnie tam Etoile de Crane i Roman Mateusiak. Zaprzęg numer 8, oni są na pierwszej pozycji. Dalej Vendetta Team, później Diopsy Isabeli. Pozostałe konie, stawkę zamyka w tej chwili, to jest Buzyrys, cały czas ostatni, zaprzęg numer 1, Manuela Wasiak. Czy tutaj się coś zmienia? Na razie nic się nie zmienia. Prowadzi Etoile de Crane, koń numer 8, blisko jest dwójka i siódemka. No, zaczynają teraz troszeczkę przyspieszać, widzę, że Buzyrys ma trudności z utrzymaniem się w stawce. Tam również z tyłu Carly Light. Ale to jeszcze wyścig nie jest rozstrzygnięty, przecież te z przodu konie mogą osłabnąć zdecydowanie. Tutaj czy coś tam się tasuje? No na razie nie bardzo. Broni się dobrze Etoile de Crane. Diopsy Isabeli tutaj wszedł w środek bardzo ładnie. Etoile de Crane po zewnętrznej. Tam chyba pokrzykują na siebie, ostrzegają się wzajemnie położący. I dwójka tutaj Vendetta Team przy wewnętrznej trzyma kanat. Tam jeszcze jest szóstka, Elka Ludoetka, ale to jest na dużym kole. I jedynka, również ostatnia, Buzyrys jakby zaczął tracić dystans. Co tam się wymiesza teraz w czołówce? Tam zaatakował chyba teraz Diopsy Isabeli. Vendetta Team też się nieźle czuje. Zaczyna troszeczkę Etoile de Crane w duże koło. I jedynka, Buzyrys jakby tracił już dystans do czołówki. Pozostałe konie w zwartej grupie. Kto tam pierwszy wyskoczy? No ta dwójka wydaje mi się, że już osłabła. Tak jest, osłabła Vendetta Team i już się w tym wyścigu raczej nie będzie liczyła. Na prostą wyprowadzi Diopsy Isabeli. Diopsy Isabeli, Etoile de Crane. Te dwa konie, czyli 7-8, 8-7. Te dwa konie prowadzą, ale tam jeszcze doskakuje do nich Forever Cool. Tak jest, zaraz zobaczymy. Ucieka Diopsy Isabeli. Forever Cool. I za chwilę to jest jeszcze do celownika ponad 200 metrów, bo tutaj jeszcze to jest Ephraim the Gap, przepraszam. Czyli Diopsy Isabeli, Ephraim the Gap. Te dwa konie, Ephraim the Gap tutaj się rozpędza środkiem, Diopsy Isabeli się dobrze broni i za chwilę celownik, no chyba Diopsy Isabeli, Ephraim the Gap razem. Trudno mi jest powiedzieć, może Ephraim the Gap wygrał nawet. W każdym razie te dwa kłusaki, Diopsy Isabeli, Ephraim the Gap.